Patrzcie, jak ta wiewiórka wisi na tym drzewie. Nie mogę. Wygląda jak nietoperz. Przed 18, a ja już naprawdę nie mam siły, jestem tak wypompowana. Myślę, że to bieganie też mi wchodzi w kość. Trochę odczuwam w kolanie jednak po wypadku, ale myślę, że da się to wypracować i nie będzie gorzej. Damy radę, spróbujemy. Idziemy dalej. Ela! Hey! You wanna say hi, Ela? Say hi! Zobaczcie, jaki śmieszny gołębnik. Jak domek na kurzej łapce, dosłownie. Siedzą sobie tam. Wow. Oluś tutaj siedział chwilę na traktorku. Teraz już pobiegł tam na zjeżdżalnię. A ja się rozglądam, co się tutaj dzieje. Tutaj w ogóle wszędzie dookoła rosną porzeczki. I zauważyłam, że tutaj właśnie na farmach, czy w ogóle w okolicy u nas, gdzie my mieszkamy, bardzo dużo ludzi obsadza na przykład porzeczkami jako żywopłoty albo orzechem i normalnie przecinają jak żywopłot. Usiadłam sobie teraz tutaj... Ojejo. Oluś, nie krzycz tak! Usiadłam sobie teraz tutaj na słoneczku trochę. Tutaj są wszędzie takie stoliki, widzicie, można sobie tutaj usiąść, zjeść. Tutaj jest taka zjeżdżalnia też obok, którą wam pokażę. Dzieci ją uwielbiają. Tutaj jest taki jakby bar, gdzie serwują kawę, herbatę i bardzo często w weekendy jest grill i pizzeria. Więc też fajnie jest, gdzie wyjść. Jest bardzo niedaleko od nas. Tutaj są też takie namioty porozkładane. Można sobie w deszczową pogodę usiąść i też odpocząć, coś zjeść. Ogólnie to dookoła piękne widoki, zielono. Byliśmy ostatnio na spacerze, o tam, nad farmą. Zupełnie tam, gdzie są te drzewa z tyłu, tam. Powiem wam, że taki widok, jaki był, było po prostu niesamowicie. Mam ochotę się wybrać tam kiedyś wieczorem, żeby zobaczyć, jak ogólnie tutaj całe to miasteczko, nie miasteczko, wieś w zasadzie, jest oświetlona nocą, ale... No myślę, że nie sama. Dzieci idą na traktorek, więc ja do nich dołączę. A ty gdzie jedziesz? Jesteś już na farmie? No, I go to real farm. Na prawdziwą farmę? Mommy, do you go on with me? Ale chyba nie ma dla mnie siedzenia, co? There is there. A tam z tyłu? A ty będziesz jechał?
I'm going to go booster. No dobrze, tylko uważaj, żebym nie spadła. Okej. No i? Naprawdę dzieciaki mają frajdę na tym traktorku. Nie za szybko jedziesz? Słuchajcie, zaczyna mi się robić ciepło. Naprawdę słoneczko tak przygrzewa ładnie. Mówiłam wam chyba wcześniej, że my już do takiej pogody nie jesteśmy przyzwyczajeni. Sama nie wiem, jak ja bym się czuła po powrocie do Polski na przykład w zimie, kiedy jest temperatura minus 20, albo nawet minus 15, albo minus 9, albo no, cokolwiek takiego. Tutaj chyba maksymalna, jaka była od czasu, kiedy ja tutaj mieszkam, to może minus 5, odczuwalna wtedy minus 7 czy minus 8. No i wiadomo, że tutaj jest troszeczkę inny klimat, więc powietrze jest bardziej wilgotne i kiedy jest mroźno, no to zatyka już nam nozdrza i w ogóle ja się trzęsę jak osika. No ale mniejsza o to. Nie ma tutaj na pewno takich zim jak u was. Zjeżdżalnia. Zobaczymy, co się dzieje w dziurze. Hello. Nawet tata tam jest? Łapka w górę dla brudnych dzieci, bo brudne dzieci to zadowolone dzieci. Tutaj są rowery do wynajęcia. Nie wiem, jaka jest cena, ale chyba działa na kartę. Dokładnie jest QR code, który po prostu czytamy i wtedy płacimy online. Tutaj jest cała instrukcja, więc fajnie. Sama w sumie jestem ciekawa, ile to kosztuje na godzinę, ale myślę, że około 3-4 funtów. Niedługo będziemy chodzić sobie na orzeszki i jeżynki. Wszędzie jest zielono. A tutaj zobaczcie, jest taki ul na pszczoły. Tutaj nawet zegar wisi. Bardzo mi się podobają te stare zegary. Naprawdę są ładne. Fajnie to wygląda na ścianie. Nawet na takim starym budynku. Wow. Okej. Uwaga. Żebym w błoto nie wpadła. Okej. A tutaj jest kolejny ul, też bardzo ciekawe. Postaram się podejść trochę bliżej, ale żeby mnie nic nie urządliło. Widzicie? Wow. Pszczoły pracują, widać jak przelatują co chwilę. I zobaczcie, jakie orzechy masywne. Nie wiem, czy to widzicie, może znajdę gdzieś niżej. O, na przykład tu. Albo tu. Naprawdę niedługo będziemy musieli się wybrać na orzechy, ale wydaje mi się, że są dopiero dobre od 15 sierpnia. Teraz schodzimy sobie tutaj w dół. Idę! I tu jest taka mała strawka. Mostek, z którego trzeba
zejść. I tak, i tutaj można sobie przyjść na pola. Można się poopalać. Tam są krówki. Tutaj niby jest wszystko pod wysokim napięciem, ale raczej nie. Chociaż nie będę ryzykować, tak? Być może dotknęłabym tylko raz. Idziemy dalej i kolejny mostek. Tu już chyba płynie rzeka, więc no, trzeba uważać. Krówki. Będziemy się wspinać. To są wszystko miejsca takie, wiecie, publiczne. Naprawdę każdy może tędy chodzić. Mimo to, że te pola, farmy i tutaj dookoła wszystko jest ogrodzone. Są przejścia, ale można tędy chodzić, nikomu to nie przeszkadza. Gdybyście chcieli się tutaj opalać, urządzić sobie imprezę, cokolwiek, to naprawdę nikt wam nic nie powie. Zobacz, ile much holi. Oj. Wszędzie są jeżynki dookoła, więc na pewno będziemy też w okresie takim zbierania jeżyn przychodzić. Myślę, że zrobię w tym roku jakiś sok albo może dżemy. Jest godzina po 18, a robi się naprawdę, naprawdę gorąco. Wracamy już do domu. Pora na kolację, kąpanie i spanie. Dla dzieciaków oczywiście. Ja zastanawiam się jeszcze, może dzisiaj pójdę pobiegać. Chociażby 2 mile muszę nadrobić. No i tak. Spacerujemy sobie. O, tu w cieniu dużo chłodniej. Naprawdę dużo, dużo lepiej. Czekam na kolejny Glossy Box. Powinien przyjść na dniach, więc też wam nakręcę film. Chciałam nakręcić też Denko, bo chyba już 3 albo 4 miesięcy mi się nie udało nagrać. No ale zobaczymy. Tutaj ktoś chciał zrobić mały żarcik. Dogs eat at times animals. I tutaj oprócz tej literki... Dzieci przyszły jeszcze poćwiczyć przed kolacją. Mapa naszej wsi i znaki. Znowu orzechy. Cokolwiek nie patrzę, orzechy. Słuchajcie, u nas się rozpadało. Naprawdę, nie mogę uwierzyć. Jest tak nieprzewidywalna pogoda w UK, że trudno coś zaplanować. Ja miałam iść biegać i teraz nie wiem. Chyba poczekam, aż przestanie padać. Powrót do domu, pod górkę, jak zwykle. Jednak zdecydowałam się na bieganie, bo przestało padać. Zrobiło się nawet ok, już jest koło, nie wiem, 20. Zrobiłam 3 mile. Bieg i spacer i wyszło godzinę.